Dziś pokażę Wam, jak schłodzić Waszą kartę graficzną i nieco zmniejszyć jej pobór mocy, a może nawet zyskać trochę wydajności. Wykorzystam do tego mojego RX-a 570, ale pokażę również, jak zrobić to na kartach NVIDIA. To, co będziemy robić, nazywa się undervoltingiem. Być może znacie już to pojęcie. Jest to po prostu celowe obniżanie napięcia GPU. Cała nasza przygoda w przypadku kart AMD zaczyna się od wejścia w ustawienia sterowników Adrenalin 2019. Gdy już tam jesteśmy, przechodzimy do zakładki gry, ustawienia globalne i globalne ustawienia Wattman. To właśnie tu znajdują się wszystkie niezbędne suwaczki i pstryczki potrzebne do wykonania undervoltingu, overclockingu, skręcenia wentylatorów itd. W tym materiale będzie interesowała nas tylko ta część ustawień. Przed przystąpieniem do undervoltingu należy zmienić sterowanie napięciem na ręczne. Wszystko, co tu robicie, jest na Waszą własną odpowiedzialność, ale jeśli dobrze będziecie mnie słuchać, to nic nie namieszacie. W tym miejscu znajduje się 7 stanów, które karta przechodzi zależnie od taktowania. Niektórzy edytują jedynie stan 7, ale ja polecam edytować je wszystkie. Oprócz pierwszego, bo tam dużo nie zmienicie. Obniżanie napięcia polecam robić w krokach po 25 mV. Po prostu klikamy na to napięcie i wpisujemy wartość o 25 niższą. Następnie, jeśli chcemy nasze zmiany zastosować, klikamy przycisk Zastosuj. Jeśli chcecie, możecie zapisać Wasze ustawienia jako profil. Znajduje się tu również przycisk resetujący ustawienia do domyślnych. Stabilność polecam testować jakimś benchmarkiem, na przykład Heaven Benchmark. Jeśli Wasza karta pokaże jakieś oznaki niestabilności, to będziecie wiedzieli, że już niżej nie zejdziecie z napięciem. Zazwyczaj Polaryzy pozwalają na ustawienie o 100 mV niższego napięcia bez problemu. Potem to już loteria. Z moją sztuką udało się obniżyć napięcie o 125 mV, a efekty tego zabiegu zobaczcie na własne oczy. Efekty undervoltingu są dość imponujące, a nie obniża on wydajności. Dlatego bardzo polecam wykonanie go na Waszych kartach graficznych. Jednak jak dokonać tego na kartach NVIDIA? Wystarczy, że pobierzecie MSI Afterburner, następnie musicie przejść do ustawień programu i odblokować kontrolowanie napięcia oraz jego monitorowanie. Następnie klikamy małą ikonkę obok taktowania i powinniśmy zobaczyć krzywą, którą możemy edytować. Wszystko, co tu robicie, jest na Waszą własną odpowiedzialność, ale jeśli dobrze będziecie mnie słuchać, to nic nie namieszacie. Ta metoda działa również na AMD i macie wtedy taką samą krzywą jak w Wattmanie, więc jeśli macie z nim problemy, to możecie skorzystać z Afterburnera. Mi Wattman resetował ustawienia po restarcie komputera. Będzie tu dużo roboty w przypadku kart NVIDIA, więc jeśli chcecie ją pominąć, po prostu sprawdźcie, na jakim taktowaniu chodzi Wasza karta i zmodyfikujcie krzywą do tego miejsca. Następnie należy kliknąć ten przycisk, aby zapisać zmiany. Polecam zmniejszać krzywą o 25 mV i testować stabilność benchmarkiem, na przykład Heaven Benchmark. Jeśli Wasza karta pokaże jakieś oznaki niestabilności, to będziecie wiedzieli, że już niżej nie zejdziecie z napięciem. Pamiętajcie, że musicie dodać Afterburnera do autostartu, aby undervolting działał zawsze. To wszystko na temat undervoltingu. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia.